Radio Gdańsk. Słuchaj. Od rana. Rozmowa kontrolowana. Dzień dobry, panie ministrze, witam. Dzień dobry, panie redaktor. Wczoraj wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd musi ratować 9 miliardów euro ze środków unijnych. Powiedział, że w połowie listopada, kiedy wszedł do ministerstwa, zauważył ze zdumieniem, że kwota tych 9 miliardów euro jest zagrożona, jeśli chodzi o możliwości ich wydatkowania. I powiedzmy, że jak rozumiem, że to są pieniądze, które powinny być wydane w tak zwanej perspektywie finansowej 2007-2013. Co byście tam nawyrabiali z tymi pieniędzmi? O co chodzi? Czy pan wie, o co chodzi? Magia, panie redaktor, czysta magia. Znaczy, no 9 miliardów to dla mnie magia, to prawda. Magia w tym znaczeniu, że kilka tygodni wcześniej ministerstwo, nowe kierownictwo się pojawiło i w ciągu kilku tygodni sytuacja jest opanowana, uratowana 9 miliardów. Ale to pan troszkę kpi, a niech pan powie, tak, trochę żartuję. Oczywiście nie ma zagrożonych 9 miliardów. To trzeba by oczywiście wejść głębiej w temat. Do końca 2015 trwa tak zwana kwalifikowalność. Czyli do końca 2015 muszą być wystawione faktury i tylko do końca 2015 w tej perspektywie można w ten sposób wydatkować pieniądze. Ale rozliczenie, saldo końcowe programu i zamknięcie programu następuje do marca 2017 roku. A więc w sensie finansowym podnoszenie jeszcze wartości projektów, rozliczanie projektów dużych, instrumenty tak zwane pożyczkowe, a więc możliwość udzielania pożyczek, gwarancji w różnego rodzaju programach operacyjnych będzie trwała jeszcze w kolejnych latach. My na koniec naszej pracy w Ministerstwie Wtedy Infrastruktury i Rozwoju zostawiliśmy pełen monitoring projektów zagrożonych, o które rzeczywiście trzeba monitorować, dlatego że jeśli mówimy o jakichś potencjalnych zagrożeniach... To one są oczywiście. To tak, oczywiście są, jak przy takiej sumie pieniędzy możliwości zarządzania dają możliwość tego monitoringu, ale oczywistym jest to, jak w każdym kraju trzeba te konkretne projekty w sposób silniejszy badać, dlatego że to już nie wynika z zarządzania całego jakby finansowego, no tylko z zagrożeń na konkretnych projektach. I takim przykładowym jest rzeczywiście PESA, no, gdzie wpływ ograniczony jest oczywiście ministerstwo na wykonanie zlecenia przez firmę. I rzeczywiście to jest projekt ponad 2 miliardy złotych, gdzie no, w tej ocenie ryzyka było widać, że te pociągi mogą nie być dostarczone na czas. Ale rozwiązanie, także w materiale, które pozostawiliśmy w podsumowaniu pracy resortu, wskazaliśmy, które zresztą teraz w programie naprawczym Prawo i Sprawiedliwość wykorzystuje, więc zapłata na fundusz powierniczy, zapłata firmie poprzez bank, te środki zostaną uruchomione, jeśli zostanie wykonane zamówienie. Więc w sensie rzeczowym pociągi być może będą i dostarczone w przyszłym roku. Więc nie ma zagrożenia 9 miliardów, dlatego mówię o tym, że to trochę żartobliwie magia. Certyfikacja jest procentowo na najwyższym poziomie ze wszystkich krajów unijnych. Certyfikacja to jest to właśnie rozliczenie faktur. A pamiętajmy, że Polska jest w tej perspektywie największym odbiorcą funduszy unijnych. Druga, Hiszpania, ma dwa razy mniej pieniędzy niż Polska. No, jeden z ministrów, pan minister Kwieciński, mówił właśnie o tym, że w ramach tego programu naprawczego zmieniono podstawy certyfikacji funduszy unijnych i dodatkowo zwiększono dofinansowanie do poziomu 80%, 5% i już na to się zgodziła Komisja Europejska. Panie redaktor, Komisja Europejska zgodziła się na to pół roku temu, rok temu. Mhm. To są wszystko działania, które są zapisane w tak zwanych wytycznych do zamykania perspektywy, które są takie same, też same dla wszystkich krajów unijnych. I my z tego korzystamy. Jeśli spojrzy się w program naprawczy, to wszystkie te działania to są działania uzgodnione z Komisją, oficjalne, zapisane w wytycznych. Nie, zapisane w wytycznych i takie, które są, jak powiedziałem, też same dla wszystkich krajów. Oczywiście dobrze, że ministerstwo, także z nowym kierownictwem, dba o to, patrzy na koniec rozliczenia, w sposób księgowy też działa, to jest ta właśnie zmiana podstawy certyfikacji. Tyle tylko, że te działania byłyby tak samo podjęte przy innym kierownictwie resortu, naszym, bo być może jakiejś innej partii politycznej. W każdym razie dobrze, że podejmuje, tyle tylko, że no, niepotrzebnym jest, i powiedziałbym, że
To jest trochę... No właśnie, to dlaczego tak, pana zdaniem, i wicepremier, i pan minister to mówią, to co mówią? Gdyby nie ten wątek właśnie takiego straszenia, zagrożenia utratą 9 miliardów, to ja bym pewnie tylko pozytywnie oceniał te działania, które są podjęte, jak powiedziałem, są kontynuacją czy nawiązaniem tego, co, do tego, co pozostawiliśmy, opuszczając resort. Dlaczego? No, moim zdaniem polityka. Z jednej strony Trybunał, z drugiej strony potencjalny projekt ustawy antyterrorystycznej, z trzeciej strony ustawa medialna. No trzeba coś wrzucić do przestrzeni publicznej. Czy wskazać, że Platforma jest winna temu? Ja myślę, że w każdym resorcie jest takie założenie, żeby trochę się skonfrontować z poprzednim rządem, żeby pokazać, my będziemy lepsi. I stąd tego typu przekazy, powiedziałbym, medialne, bo tak naprawdę, gdyby szybko wejść w głąb tej materii, która została przedstawiona na konferencji, to bardzo szybko można byłoby zweryfikować, że to nie są żadne ponadstandardowe działania. Tam się nie pojawiło nic nowego uzgodnionego z komisją, ponieważ te propozycje nowe, które przedstawiło nowe kierownictwo, akurat przez Komisję Europejską nie zostały przyjęte. To jest między innymi przesunięcie jeszcze możliwości wydawania tej kwalifikowalności na kolejny rok. I wystawiania faktur tak w praktyce, tak? Tak, wystawiania faktur jeszcze na kolejny rok. Akurat te propozycje nie zostały przyjęte. Zostały przyjęte te, które zostały uzgodnione, jak powiedziałem już miesiące temu, i które są takie same dla wszystkich krajów. Więc moim zdaniem polityka, trochę podkręcenie tego tematu przez rzecznika rządu, który w mojej ocenie nie bardzo... Powiedziałbym tak, żeby być łagodnym, dosyć Z niewielką wiedzą materii, tak, przedstawiał to, o czym mówił, mówiąc właśnie o tym, że będzie można jeszcze te środki wydawać w 2016, że tutaj takie zmiany zostały dokonane. Więc myślę, że polityka, ale to, co ja bym uznał z całej tej... wszystkich tych działań, które zostały podjęte za nie bardzo korzystne, no to jest właśnie to, że my jako kraj, który najlepiej środki unijne rozlicza i w najlepszym tempie je inwestuje, nagle na koniec perspektywy daje trochę taki pretekst komisji do tego, żeby może trochę głębiej spojrzała na nas, zobaczyła, czy my rzeczywiście te środki wydajemy dobrze, bo my sami, choć komisja wcale tak nie uważa i wszystkie dane faktyczne i liczbowe pokazują w porównaniu z innymi krajami, że jesteśmy najlepsi, stworzyliśmy naprawdę dobrą markę Polski, jeśli chodzi o inwestora środków unijnych, co było także podstawą do tego, żeby nam przyznać te duże środki, a teraz sami sobie strzelamy w kolano, mówimy Komisji Europejskiej, słuchajcie, mamy koszmarne problemy, nie możemy tych środków wydać, a w ogóle najlepiej to przedłużcie nam jeszcze o rok możliwość wydatkowania. To tak naprawdę działa na naszą niekorzyść. Zgłaszanie na ostatniej prostej pomysłów, które wiadomo, których komisja nie przyjmie, no każdy przyzna, że z punktu widzenia negocjacyjnego nie jest najlepszym rozwiązaniem. A gdybym zapytała tak dosyć ogólnie, bo takie pojawiają się argumenty, ale takie bardziej dotyczące globalnej naszej polityki i relacji z Europą, że oto to takie są argumenty po stronie opozycji, ale także niektórych komentatorów, że różne działania Prawa i Sprawiedliwości i rządu Prawa i Sprawiedliwości mogą doprowadzić w konsekwencji do jakiejś retorsji ze strony Unii Europejskiej i sugeruje się często właśnie retorsje finansowe. Czy to jest w ogóle możliwe? Czy to jest tylko takie trochę strachy na lachy? Oczywiście. W przypadku Węgier to się wydarzyło? Nie wydarzyło. No wydarzyło się. Znaczy, proszę zauważyć, finansowa strata? Jeśli spojrzymy na wydatkowanie w programie na Węgrzech, to moim zdaniem, nie podam teraz skali, ale bardzo dużo środków zostało zawieszonych, także z brakiem możliwości ich wydatkowania, ale to jest nie tylko taki bezpośredni skutek finansowy, ale także pewna blokada na poziomie prawnym rozwiązań, które Węgry proponowały. Proszę zauważyć, że tam było bardzo podobne w pewnym momencie rozwiązanie, które miało zwiększać opodatkowanie supermarketów, no ale w sposób mało rynkowy i rzeczywiście nierówny wobec różnych podmiotów działających w tym sektorze, i Węgry się z tych przepisów wycofały. Także na bazie interwencji komisji. No tylko my jeszcze przepisów nie mamy. Tak, mówię tutaj o aspekcie też prawnym. Funduszowym? Tak, wiele środków zostało zawieszonych. Tylko ja bym powiedział tak, że
ani nie życzyłbym tego, niezależnie od tego, kto rządzi, ani nie uznawałbym za, tak, ani nie uznałbym za dobre rozwiązanie działań takich związanych z retorsją Komisji Europejskiej. Tylko tutaj trzeba trochę bardziej, że tak powiem, niuansować. Bo o ile, no moim zdaniem nie jest możliwe podjęcie jakichś nagle prawnych decyzji, nie wiem, przez Parlament Europejski czy Komisję Europejską dotyczącą odbioru środków dla Polski, no tyle tylko, że można lepiej albo gorzej współpracować z Komisją Europejską. Można łatwiej negocjować, można, te wyniki negocjacji niestety mogą być dużo gorsze dla nas, jeśli będziemy tak, a nie inaczej podchodzić do Europy. I moim zdaniem to są bardziej miękkie działania, także płatników netto, które na przykład wyjdą czy przy negocjacjach nowej perspektywy, a te negocjacje się zaczną, myślę, że jakieś półtora, dwa lata. To jest już taka perspektywa mogą, po 2020 roku. Może być podejście bardzo formalne. Pamiętajmy, że to jest jakby przy takiej skali środków. Jedna część to są przepisy, druga część to są jakby ustalenia, negocjacje, różnego rodzaju miękkie działania. I tutaj, w tej sferze, bym się rzeczywiście obawiał, że Komisja Europejska będzie na nas patrzyła bardzo formalnie. My stracimy ten wizerunek tego kraju solidnego, stabilnego, dobrze inwestującego. I rzeczywiście widziałbym możliwość zawieszenia środków, utraty środków, ale na bazie takich działań miękkich, nie zmian prawnych. Na tym etapie. A co z tym, pana zdaniem, z tym podatkiem od sklepów wielkopowierzchniowych? Zapowiedzi mamy takie, że będzie obowiązywał od 1 marca i że prawdopodobnie nie będzie tego limitu powierzchni, tak, że powyżej 250 metrów, bo inicjatorzy już się boją, że właściciele sklepu będą dzielić te sklepy. Znaczy, moim zdaniem to jest sektor taki, w którym rzeczywiście trzeba pewnie mocno działać tak, że powiedziałbym w polityce skarbowej, aby podatki nie były wyprowadzane w dużej mierze także na zewnątrz. Ale mitem jest to, że ta skala tych podatków jest niewielka, jeśli chodzi o wpływ do budżetu. To są rzeczywiście dosyć poważne wpływy. Pewnie już dziś. Dzisiaj. Pewnie powiedziałbym łagodnie, kreatywna księgowość już jest tam uprawiana. Ale to jest kwestia także działania urzędów skarbowych. Działanie takie związane wprost z podnoszeniem podatków w mojej ocenie zostanie ostatecznie przerzucone na cenę produktu, dlatego że marże w tej branży nie są wcale tak duże. I przejdzie to na to obciążenie przejdzie na klienta. I moim zdaniem taki będzie tylko i wyłącznie efekt. A też pamiętajmy, że ta branża to nie są tylko wielkie supermarkety spożywcze. I patrząc na właśnie te limity powierzchni, to w dużej mierze są sklepy osiedlowe, to są księgarnie, to są salony RTV, to są salony obuwnicze i tym podobne. A więc to nie będzie dotyczyło tylko, jak nam się zawsze to kojarzy, jakichś wielkich supermarketów spożywczych, najczęściej zachodnich, kapitał zagraniczny, tylko także polskich przedsiębiorców. I moim zdaniem efektu specjalnie z tego nie będzie, dlatego że znajdą się to pewnie jakieś inne rozwiązania księgowe. Być może skala inwestycji zostanie zmniejszona, ale na pewno w mojej ocenie koszt zostanie przerzucony na klienta. Więc nie przecząc, że to jest sfera zainteresowania Ministerstwa Finansów, Urzędów Skarbowych, tak żeby optymalnie te podatki płacić w Polsce, takie rozwiązanie, powiedziałbym, uderzenie siekierą i podnoszenie podatków moim zdaniem nie skończy się dobrze. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Rozmowa kontrolowana. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.